poetyckim pieśnią, tą prawie poetycką pieśnią przywitaliśmy się już wszyscy tu obecni na scenie. Nie damy się tak szybko wypędzić z niej, zapewne. I będziemy różne rzeczy opowiadać oraz śpiewać. Mamy ze sobą tutaj na scenie dwoje prawdziwych poetów. Małgorzata Hyrcaj i... Brawo, brawo, brawo. Jacek Sojan. Również na scenie towarzyszy mi skrzypaczka Dagmara Gałeczka. Brawo! Oraz najbardziej bezczelny z tych tutaj, którzy są na scenie, czyli ja, Tomasz Sawicki. Brawo! Sytuacja polega na tym, że jest tak, że my śpiewamy piosenki, a poeci czytają swoje wiersze. Myśmy już zaśpiewali, to jest ich kolej. No to tak, Opole zaczęło, no to czas na Kraków. Dlatego, że Szczecin na razie schował się w morzu. Póki co. Zanurkował. Zanurkował, tak. Umówmy się, że to jest herbata, no bo wiersz, który chcę przeczytać, że tak powiem, odnosi się do herbaty bardziej. Przy samowarze. Czarownica w samowarze czarująco nas czaruje. Czai się czai w filiżance. Czas wyczaić, co paruje. Częstowany czuje czarta. W oczach czady i czary mary. Nagle w uszy war się wlewa. Nie zasypiaj, dziadu stary. Nie, bo chociaż dziad to młody, nadal chce się znaleźć w niebie. Rozebrała mnie herbatka. Teraz ja rozbiorę ciebie. I kolejny wiersz, CV. Ja jestem człowiek pełen fantazji, więc właśnie o tej fantazji będę czytał. Oddając się nieprawdopodobnym fantazjom na temat Sophie Loren, moja miłość szkolna, zaciekle studiowałem winiarstwo w jego krańcowej, to jest płynnej fazie istnienia. Przyznając rację Heraklitowi, że wszystko jest płynne, zarówno cudowne programy polityków, jak i moja gotówka. W ramach szczególnej automotywacji i dyscypliny postawiłem sobie za cel pracować codziennie przez co najmniej 5 minut, włączając w to wtorki. Zgłębiając zagadnienia powszechnego dobrobytu, odwiecznego marzenia ludzkości, realizuję, oczywiście w teorii, pisząc na zamówienie społeczne, 96 tomów, powierzając praktyczną stronę mojego geniuszu, specom od PR-u, marketingu i społecznych ubezpieczeń. Mam nadzieję, że po tak pracowitym życiu trafię do podręczników jako wybitny alchemik i okultysta, albowiem pragnę poprowadzić całą ludzkość do krainy poezji, pięknych słów, do dzisiaj pozostających bez pokrycia. Dobry wieczór, witam wszystkich. Słuchajcie, no muszę to powiedzieć, bo zawsze jak... W ruchu ci włączy. No to prawda, to wszystko ta pierogarnia tutaj wrocławska. Jakie sprzężenie jest? A może ten twój mikrofon? To jest jeden, nie? Tak? No, dobrze. A może Tomka się sprzęga? Się uspokoi. No. No tak, ciebie się nie sprzęgało. Może tutaj bliżej muszę trochę. A który to jest mikrofon? Sobie możesz ciszę. Nie, już jest ok, bo to ten polecił ten czarność. Nie, go nie włączyłem. A, to od już tego się jeszcze sprzęgało. Okay, tak. Wszystko przyszedł. Więc... Problemy techniczne, jak zwykle. Przełamujemy jednym ruchem. Tak. Ponieważ mam przykaz pewien od mojego szefa, bo jestem kandydatką do Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin i zawsze mówi, żebym pozdrawiała właśnie od naszego środowiska, bo jak tam wtargnęłam do
tego Związku Literatów, to powiedziałam, że otwieramy się na całą Polskę, bo my też chcemy bywać w różnych miejscach, więc właśnie pozdrawiam Was od Szczecińskiego Związku Literatów Polskich i od magazynu E Horyzont, gdzie jestem właśnie też redaktorką. Powiem... Nie wiem dlaczego, ale Jacek poprosił mnie, żebym właśnie przeczytała wiersze z mojego cyklu takiego, wiersze o moim psychiatrze, no nie wiem, sorry. Stwierdził, że to będzie pasowało. Będzie. Będzie. Ale prawdę mówiąc, występował tu kiedyś, Don mówił, Andrzej Kotański, który właśnie napisał genialny cykl wierszy o psychiatrze i ja przeczytałam, zachwyciłam się, zaczęłam sobie przypominać, jak to było kiedyś fajnie właśnie i też napisałam swój cykl właśnie wierszy, wiersze o moim psychiatrze. Pisujesz seansy. Tak. Mówił, nie przeszłość boli, lecz jej postrzeganie. Mój psychiatra nie był nawet zabawny. Odebrał mi anioła stróża za grubą kasę. Teraz mniej się modlę. Mam więcej czasu na doskonalenie samooceny. Mówił, powtarzaj, jestem zdrowa. Sam w to nie wierzył, na wszelki wypadek, bo wiara czyni cuda. Mój psychiatra mówi, że cię nie ma. Jesteś moim urojeniem, projekcją marzeń sennych, wyparciem winy po dziadku, tworem libido, animusem kochanków, niezrodzonych, lecz stworzonych z niedostatku. Milczysz? Już nie wiem, czy istniejesz słońcem, siódmym niebem. Wzdycham. Na wypadek, gdybyś istniał. Mój psychiatra każe mi nabrać dystansu. Oddychaj samodzielnie. Pozwól jemu na tożsamość. Wróć na ziemię. Poczekaj, aż zatęskni choćby 1000 lat świetlnych. Nie bądź bluszczem, odbiciem. Zrób coś ze swoim życiem. On powiedziałby ci to samo. Męska solidarność. No, nawiążemy i do jednego wiersza.